Dobry wieczór, witam wszystkich moi kochani widzowie, panie przede wszystkim i panowie, bo panie często pomijam, dlatego witam bardzo serdecznie panie, które tu są. Chciałem nagrać taki szybki vlog informacyjny. Sorry, jest 11 w nocy, 23. Czekam na rozładunek w Minnesocie. Chciałem po prostu powiedzieć, bo to już jest decyzja podjęta na 100%, że idą zmiany. Idą bardzo wielkie zmiany i chciałbym, żeby wszyscy mnie dobrze zrozumieli. Zwłaszcza ci kierowcy tutaj. Jak już od dłuższego czasu tak myślałem. Już od dawna tak myślałem, tylko wiecie, to było takie. Ale już podjąłem decyzję, że będę ruszał ze swoim mobilnym serwisem. Może się wam to wydać śmieszne, ale lubię to robić. I żeby było jasne, pod żadnym pozorem niech mnie nikt nie nazywa, ani sam siebie nie będę nazywał mechanikiem. Na mechanika trzeba mieć szkołę jak szkołę, ale wiedzę i doświadczenie. Ja po prostu będę takim serwisantem. A jeszcze u siebie na ciężarówce będę robił wszystkie hamulce i na trailerze i na ciężarówce, czyli tu będę miał 4, 6, 10 hamulców do zrobienia. Chodzi mi o puszki, o czembry, o slack adjustery, o eskamy. Po prostu chcę wiedzieć wszystko, wiecie. Też dużo filmów oglądam. Nie oszukujmy się, swoje wyleżałem na gruzie, pod gruzem. Także jakieś tam podstawy mam, podstawowe narzędzia mam. Także do takich delikatnych serwisów prawdopodobnie będę, jak zrobię Eclipse'a, sprzedam go i po prostu te pieniądze zainwestuję dalej. Kupię trailer do pick-upa. I na początku planuję soboty i niedzielę. Wiem, że to będzie ciężkie, ale trzeba się poświęcić, bo wiadomo, każdy kierowca w tygodniu pracuje, w weekend chce mieć zrobiony. No znam ten biznes, nie? Znam ten biznes, wiem jak to działa, wiem, że nie będę najlepszy, ale myślę, że jak się będę przykładał, robił dobrze i w miarę tanio, to powinienem klientów mieć. Mam nadzieję, że też chociaż kilku, bo tu myślę, że kilkudziesięciu kierowców z Chicago mnie ogląda, przynajmniej to, co mi znajomi mówią, że o, tu kolega do mnie dzwonił, ten cię ogląda, tamten cię ogląda. Wszyscy, kurde, mnie znają, tylko ja nikogo nie znam. Mam nadzieję, że chociaż ze dwóch, trzech zadzwoni. A później, wiecie, jakoś drogą pantoflową się poniesie, że jeździ taki nieudacznik z dwoma lewymi rękoma. Wymienia oleje, hamulce, opony. No, też będę chciał się na pewno rozwijać w tym kierunku, bo mnie to interesuje przede wszystkim. Mówię, silnika. Ja oglądam pana Darka, w ogóle całą ekipę z Track Mechanic from Poland. Pozdrawiam bardzo. Wiem, że raz do mnie zajrzą. Nie wiem, czy mnie ogląda czasem, czy nie. Bo ja to jestem, wiecie, taki specyficzny, nie? Taki wredny, wulgarny ham. Ale jakoś trzeba się wyróżniać w internecie, żeby być innym niż reszta, nie? Nie, no ja po prostu jestem sobą. Tak, jestem wulgarnym chamem. Nie przeszkadza mi to, że jestem. Bardziej to mojej żonie chyba przeszkadza niż mi. Nie, żebym się nie liczył ze zdaniem mojej żony, bo to jest dla mnie najważniejsza opinia. I właściwie to mnie to tak mnie najbardziej skłoniło do tego, to właśnie to, że moja żona zaczęła mnie wspierać. Znaczy, zaczęła mnie wspierać. Nie skrytykowała tego pomysłu, chociaż wolałaby, żebym poszedł raczej w ciężarówki, żebym miał kilku kierowców, wiecie, i dyspeczował, co też jest niewykluczone, ale to nie ode mnie zależy, bo sam sobie z tym nie poradzę, potrzebuję jeszcze kogoś do tego, bo żeby mieć kierowców, no to ciężarówki muszą być nowe, w miarę nowe, a najlepiej nowe. A jak nie będzie kierowcy, samemu za to płacić, ciężko. Także lepiej jakby było dwóch i te paymenty szły na pół.
Ale tak, są też takie plany, nie wiem co z tego wyjdzie, ale na pewno z serwisem, jakbym miał przestać robić serwis, to co się nauczę, co zarobię, co spieprzę, chociaż mam nadzieję, że nie, to moje. Najważniejsze, że mam takiego kolegę, mogę nazwać, pozdrawiam Maciej, takiego mechanika, mentora. Jeszcze się nie pytałem, czy będzie moim mentorem, ale wierzę, że jak będę miał problem i zadzwonić do niego, to mi pomoże z bardzo wieloletnim doświadczeniem, że mi podpowie, jak z czymś utknę. Aczkolwiek przy oleju i hamulcach jeszcze pasowało tarczowych hamulców liznąć gdzieś, nie wiem, ale już te nowe mają tarczowe. Z nimi chyba nie masz tyle problemów, ale... Ale trzeba wiedzieć, nie? Nie, że pojedziemy gdzieś i powiemy, że ups, przepraszam, tego nie robiłem, nie zrobię, nie? Chciałbym właśnie, zanim wystartuję, dlatego jeszcze sobie daję jakieś pół roku, a w ogóle zimy się boję. Przepraszam. Zimę nie chciałbym zaczynać na zimę, bo jest zimno, po prostu. Nie chciałbym się za szybko nie zniechęcić, nie? Więc jak zacznę na wiosnę, to przynajmniej pogoda mnie aż tak nie zniechęci. Wiadomo, że to deszcze, nie deszcze. A dlaczego się zdecydowałem? Bo ja używałem mobilny serwis i uznałem, że kurde, jakie to jest wygodne. Ja jak zawoziłem ciężarówkę na warsztat, nigdy nie ma czasu, żeby od ręki zrobić. Zostaw ciężarówkę, wracaj Uberem albo zawracaj komuś dupę, że ktoś po ciebie przyjechał, no ale to już nawet Uberem, potem niech cię ktoś zawiezie, ta osoba też musi wrócić, my musimy wrócić ciężarówką, to było takie uciążliwe. Jak przyjedzie na parking, kurde, pyk, pyk, zrobi olej i zrobione, nawet jak wiecie, tam wychodziło ciut więcej czy coś, to jest to naprawdę wygodne. Nie wiem, no będę musiał się trochę nauczyć, trochę rozeznać w tym. I na pewno będę miał chęci się szkolić jeszcze bardziej, ale chciałbym tylko jeszcze jakiś certyfikat zrobić sobie, to taki egzamin, mój CDL jest tak naprawdę tym egzaminem, żeby do właśnie hamulców na powietrze, żebyś po prostu certyfikowanym specjalistą, to może za dużo powiedziane, żeby mieć certyfikat, że umiem to robić. Hamulce i inspekcje na ciężarówki. Wiem, że na inspekcję trzeba mieć tam jakiś jest paragraf, coś trzeba tam chyba mieć. Ale to się wszystko dowiem, mówię, daję sobie jeszcze pół roku i mówię, nic takiego poważnego, bo właśnie zacząłem o tej ekipie w Polsce mówić, chłopaki są niesamowici. Ja uważam, że wymieniać komuś, kurde, silnik, skrzynię, sprzęgło, cokolwiek takiego na drodze. Nie wiem, czy chłodnicy bym się podjął, może z kimś. Chłodnica nie jest trudna do wymiany, zwłaszcza w amerykańskich, w Polsce, w europejskich ciężarówkach. Podziwiam naprawdę. W amerykańskich mamy tą przewagę, że maska w górę i wiecie, tylko żeby nie trzeba było ściągać tego od klimatyzacji, kondenser się chyba nazywa, od klimatyzacji interkulera, tylko jakby się dało wykręcić samą chłodnicę w górę i wsadzić nową, to myślę, że dwie osoby powinno się dać to zrobić na parkingu, ale mówię, takie proste naprawy, oleje, opony, hamulce, tylko potrzebuję jeszcze parę rzeczy sobie kupić właśnie, na pewno dobry kompresor, który mi pociągnie, pistolet do kół duży, drugi pistolet Milwaukee chcę na baterię też mieć dwa, jakieś podnośniki, miska na olej, beczka na olej z pompą, żeby z tej miski wypompowywać i no nie wiem, no kluczy może coś tam, nie wiem, dużo mam, nie? Ja naprawdę dużo mam. Możecie zapytać moich znajomych. Niektórzy twierdzą, że wszystko mam, ale aż tak dobrze to nie ma. Mówię, ja to jestem raczej entuzjastą, nie? Takim samoukiem. Ale wierzę, że sobie poradzę. No kto nie próbuje, temu się nie udaje, nie? Także będę na wiosnę, mam taki plan, żeby zacząć z tym. Tak was chciałem poinformować i kurde, miał być szybki update i wyszło mi 10 minut już pitole, tak? Sam do siebie. No nie do siebie, do was. Wiem, że mnie słabo widać, przepraszam, ale tak mówię, jest środek nocy, mam lampkę zaświeconą tu, mogłem jeszcze drugą dołożyć, o chyba lepiej by było. Także chciałem was poinformować,
I prosiłbym o kierowców z Chicago, jeśli byliby zainteresowani. Wolałbym z południa, ale wiadomo, że na początku nie będę wybrzydzał, dlatego chcę się poświęcić, nie od razu rzucać się na głęboką wodę, tylko zobaczyć w ogóle, jak mi to będzie szło. Zacząć soboty, niedzielę, jak wiecie, trochę zarobię i kurde. Co ja to miałem powiedzieć? No, że dalej będę jeździł, nie? Dalej będę jeździł, dopóki mi się to tam do jakiegoś stopnia nie rozkręci. No, chciałbym, no niestety nie mam takiego doświadczenia na każdym sprzęcie. Nie mam na każdym sprzęcie, bo nie poszedłbym teraz pracować na warsztat do kogoś za jakieś tam ochłapy. Nie ma takiej opcji w ogóle. Ale dlatego nie mówię, nie wybieram się znowu z motyką na księżyc, tylko już powiedzmy, że z kilofem. No, może kiedyś dojdę do młota pneumatycznego, no ale na razie mówię, jakieś podstawy mam i chęci mam i zobaczymy, co z tego wyjdzie w ogóle. Nie chcę sobie zamykać drogi do jazdy, także mówię, na weekendy będę robił, a jak będę miał rzeczywiście tych chętnych, no to będę jeździł mniej po prostu w tygodniu. Będę sobie robił jedną trasę, a myślę, że później jakby mi doszły piątek, sobota, niedziela, może poniedziałek, bo to tak kierowcy, wiecie, zjeżdżają w piątek, wyjeżdżają w poniedziałek, no to przez weekend powinno się coś tam udać zrobić. No i co ja mogę rzec? Tyle. Chciałbym właśnie, żeby jak są kierowcy z Chicago, którzy mnie oglądają, chciałbym wiedzieć, czy jakbym zaczął, to czy ktoś by do mnie zadzwonił na wymianę oleju. Także proszę o komentarze, pozdrawiam was wszystkich, dziękuję, że jesteście. Filmy oczywiście u mnie każda naprawa byłaby nagrywana, dopóki już byście żygali już tymi olejami i oponami. W ogóle w oponach i olejach to mam praktykę. Nie wiem, czy ja wam kiedykolwiek mówiłem, w wieku 18 lat pracowałem na warsztacie przez pół roku może, ale to z kanału praktycznie, jak wychodziłem z kanału, to wychodziłem tylko po to, żeby wymieniać opony. Nie chcieli mnie tam niczego uczyć tak naprawdę. No ale no mówię, olei się nawymieniałem naprawdę masakrycznie dużo i opon też. Hamulce tam mówię, liznąłem, także pracowałem na warsztacie, ale to nie nazwałbym tego jakąś tam praktyką, nie? Trochę mało tego było. Znaczy, no, 10 godzin dziennie, 8 godzin dziennie przez pół roku, ale mówię, nic takiego bardziej ten. No, ale mówię, alternator, no, to co kurczę, no, kierowca, właściciel ciężarówki, takie pierdoły, wiecie. Niektórzy nie chce się im, nie potrafią, nie mają czasu. Także no mówię, dajcie znać, jak ktoś jest stąd, a reszta też niech da znać, co sądzi o takim moim pomyśle. Oczywiście już widzę te komentarze, nie przejmuję się. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, jadę próbować się rozładować, a odcinek oczywiście będzie w... kiedy będzie? W sobotę.